Sponsorem programu jest Hotel Starzyński. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w świątecznym wydaniu programu Poranka z Płocką Telewizją. Dzisiaj w takim nieco zmienionym składzie, czyli Katarzyna Karaśkiewicz i Adam Gradowski. Dzień dobry. Zapraszamy teraz na prezentację tego, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie Poranka z Płocką Telewizją. A co dziś w programie? Rozpoczynamy od bardzo aktualnego tematu, czyli podpowiemy, jak się nie objadać w święta. Porozmawiamy również o najlepszych zabawkach pod choinkę. Co kupić najmłodszym? Poruszymy również temat chrześcijańskiego wymiaru świąt Bożego Narodzenia. A na koniec zapraszamy na koncert kolędowania. Zapraszamy do oglądania. Proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z opłatkiem, ale również z tym czasem spędzonym przy wigilijnym stole. Często bywa, że babcia, ciocia, mama wkładają nam na talerz wszystkie potrawy, które przygotowały. Jest z nami Daria Łukowska, dietetyk kliniczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Daria, czyli tak jak Adaś powiedział, że czasem nam wkłada mama, babcia, ciocia, ale czasem jest tak, że wkładamy sobie sami i nie znamy tego jednak uporu, żeby sobie odpuścić. Jak jeść w te święta, żeby jednak jeść trochę zdrowiej i się jednak nie objadać? Święta są takim szczególnym okresem, kiedy tak naprawdę nie powinniśmy bardzo się tym przejmować. Przede wszystkim ja jestem przeciwniczką tak zwanych fit świąt, czyli robienia sobie zamienników takich, że dietetyczna, każda potrawa jest dietetyczna bardziej, no bo to są 3 dni w roku. To jest ważne, żebyśmy te 3 dni w roku jedli na co mamy ochotę, ale nie przedłużali tych świąt, to kolejne 2 tygodnie, to na pewno nie dojadali tego później. Więc tak, to jest bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim trochę odpuścili, bo tutaj przed świętami zaraz nas zaleją gdzieś tam wiadomości, jak nie przytyć w święta. Wiemy, że to jest niemożliwe w 3 dni chociażby przytyć jakoś bardzo. Ale faktycznie jest ten dyskomfort trawienny, że jeżeli się przejemy, no to jest nie do końca przyjemnie nam później, prawda? I jakie są na to sposoby? No po prostu się nie przejadać, nie ma tutaj żadnej tajemnicy. Możemy sobie próbować wszystkiego, ale po prostu z umiarem, tak? I to chyba jest taka złota rada. A jest jakaś zasada, że na przykład najpierw byśmy jedli te dania, które są cięższe, dopiero potem lżejsze, czy może odwrotnie, czyli najpierw smażone, dopiero potem może gotowane? Ma to jakiś wpływ? No, w codziennym życiu może mieć, ale w momencie zwłaszcza takiej wigilii, czy obiadów potem świątecznych, tych dań jest zazwyczaj sporo. One są zazwyczaj urozmaicone. To nie są takie, wiecie, posiłki z 3 produktów złożone, tylko one są bardzo urozmaicone. No i wtedy no, raczej zawsze... Zawsze będzie trudno nam myśleć o tym w ten sposób, co po kolei. Także, tak jak mówię, ja bym tutaj się zupełnie na tym jakoś bardzo nie skupiała. No bardziej na tym, żeby po prostu jeść tego po trochu wszystkiego. Mhm. Czyli jeść tak naprawdę z umiarem i z rozsądkiem. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy, dajmy na to, nie jedzą cały dzień, bo mówią, zjedzą naprawdę na kolację, na Wigilii. Czy to jest dobry pomysł, czy jednak sugerujesz, żeby normalnie jeść śniadanie, obiad i dopiero tą kolację wigilijną? Znaczy ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, żeby nie jeść rano, bo po pierwsze skurczy nam się trochę żołądek do tego wieczora, to na pewno, a po drugie będziemy mieć taki wilczy głód, wiadomo, zwłaszcza jeżeli jemy w normalne dni kilka posiłków na przykład do tego czasu, więc później będziemy chcieli zjeść więcej, no bo będziemy bardziej głodni, ale jednocześnie ten żołądek będzie trochę bardziej skurczony, no więc jakby szybciej się najemy, będziemy mieć jeszcze szybciej ten dyskomfort trawienny, więc to nie jest do końca dobry pomysł. Więc tutaj na pewno bym zasugerowała, nie wiem, 1-2 posiłki na przykład, jakieś mniejsze, też lżejsze, żeby to nie było też takie standardowe, czyli standardowe duże śniadanie, duży obiad, jakaś tam przekąska pomiędzy, no bo wtedy pewnie będziemy za bardzo najedzeni do wieczora. Ale jakieś 2 lżejsze posiłki, zaczynając od śniadania na przykład, tak standardowo i myślę, że wtedy dużo łatwiej będzie nam się nie przejeść właśnie wieczorem. A mówimy o jedzeniu, a co z napojami? Gazowane, niegazowane. Możemy sobie pozwolić na to, żeby w święta wypić trochę tych gazowanych, słodkich nawet napojów? To będzie bardzo wpływało na naszą dietę?
Znaczy, słodkie napoje generalnie nie powinny za bardzo występować w naszej diecie, bo to są takie, tak jak mówimy, puste kalorie, czyli lepiej chyba zjeść dodatkową porcję sernika czy makowca, niż dolać sobie szklankę chociażby coli, tak? No chyba, że wybieramy te napoje zero, myślę, że na święta to już jest lepszy wybór niż takie standardowe, żeby też niepotrzebnie nie skakał nam ten cukier we krwi jeszcze bardziej, będziemy mieć wtedy spadki energii, będzie nam się chciało spać zaraz, będziemy po prostu zmęczeni bardziej, więc tutaj bym sugerowała no albo wodę, albo jakieś herbatki ewentualnie jeszcze, nie? Jakieś na przykład te natrawienia mogą być, jakaś czarna herbata, może kawa, jeżeli ktoś lubi. Przepraszam, jeszcze chciałem Cię zapytać o, są herbaty w postaci napojów, tak? Czy one też mają cukier, ale mają go troszkę może mniej? Może to jest jakaś forma tego słodkiego napoju. Takie napoje standardowe, tak? No nie, no one mają zazwyczaj tyle cukru, ile napoje gazowane, ale i też ile soki. Nie zapominajmy, że soki to jest tak samo też, no takie pusty cukier, można powiedzieć, puste kalorie znaczy. Więc tutaj raczej bym nie szła tą drogą. Mamy też ten kompot z suszą, on na pewno ułatwia trawienie, jeżeli ktoś go lubi, bo jest bardzo specyficzny. Myślę, że w ten sposób bym tutaj próbowała. Wspomniałaś o herbatkach, a może jakieś zioła, na przykład mięta albo coś, co nam ułatwi te trawienie? Pewnie, jeżeli lubimy, to czy takie miksy herbatek na trawienie, czy właśnie mięta są dobrym rozwiązaniem. Może nam też się kojarzyć jako rozwiązanie na przykład lampka wina, tak? Jakby i o ile pewnie lampka alkoholu nie jest zła, o tyle w większej ilości, ona będzie nam zmniejszała wydzielanie kwasu solnego w żołądku i na pewno następnego dnia będziemy mieć no, nie do końca dobrze pracujący układ pokarmowy. Alkohol też powoduje problemy ze śluzówką jelit i z wchłanianiem tego wszystkiego, więc tak naprawdę możemy... Zresztą jak się napijemy alkoholu, to też nam się chce bardziej jeść. Tak, no bo to jest takie te złudne wrażenie, że nam się lepiej trawi, no to gdzieś tam jesteśmy mniej faktycznie najedzeni. No plus też pewnie wyrzuty znowu cukru we krwi, czyli jak mamy wahania glikemii, no to też to powoduje, że chcemy jeść więcej, mimo że zjedliśmy już tak naprawdę dużo. Lampka wina, w takim razie wytrawne, słodkie, półsłodkie? Zawsze alkohol wytrawny, no i zazwyczaj, jeżeli już właśnie pijemy, no to sugeruję taką tą standardową porcję, czyli jedna, dwie lampki, to zależy też od masy ciała, od płci, będzie tutaj zapotrzebowanie, to złe słowo, ale taka dozwolona ilość. Wszystko co ponad, no to już tak nie do końca, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no to są też te trzy dni. Dobrze po prostu, żeby się rano czuć dobrze, czyli nieprzejedzonym i no nie tak jak po jakiejś dużej imprezie. Powiedziałaś na początku, że święta to tak naprawdę są tylko trzy dni i powinniśmy ten czas spędzić i faktycznie jeść tak, jak się je w święta, ale czy na przykład powinniśmy odpuścić sobie trening albo wręcz przeciwnie, trenować albo udać się z rodziną na jakiś spacer? Spacer, jak najbardziej, bo to jest czas spędzenia z rodziną, możemy przespacerować się czy po mieście, czy nie wiem, czy po wsi, popatrzeć jak są ładnie domy urządzone, chociażby różne lampeczki. Natomiast absolutnie żaden trening, żadne zarabianie na jedzenie, bo to jest bardzo zły nawyk w codziennym życiu, to na pewno, a w świętach, święta tym bardziej. Ani nie liczmy kalorii, ani nie trenujmy po to, żeby zjeść więcej, czyli tą dodatkową porcję serniczą. Chyba, że ktoś lubi, chyba, że ktoś po prostu się dobrze czuje, jak sobie rano poćwiczy, to okej. Okay. Ale jeżeli to jest tak celowo, żebym mogła zjeść więcej, to muszę teraz godzinę iść pobiegać rano, to jest moim zdaniem zły nawyk i docelowo powoduje złą relację z jedzeniem, tak już w codziennym życiu. Czyli podczas świąt najlepiej nie wchodzić na wagę przez te trzy dni, rozumiem? Oczywiście, że nie. I to są standardowe takie posty na przykład na Facebooku, czy gdzieś tam słyszymy od znajomych, że o kurde, przytyłem po świętach 3 kg, tak? Nie wchodź na wagę przez kolejne kilka dni, dlatego że te jelita będą obciążone, bo zjemy więcej, więc zanim jelita się z tego wszystkiego pozbędą, mamy też więcej glikogenu w mięśniach, czyli po prostu tego cukru zapasowego. I te mięśnie wtedy są pełniejsze, no ale jednocześnie też to powoduje, może powodować obrzęki. No więc jakby tutaj bez sensu wchodzić na wagę, bo jeżeli wrócimy do jakiejś standardowej diety, o ile ona jest w miarę dobra, no to po tych kilku dniach, po tygodniu nie będzie tego widać, więc sugeruję absolutnie nie ważyć się przed świętem. A jeżeli już mówimy o tym jedzeniu w święta, czy są produkty, które na przykład powinniśmy odpuścić, czy śmiało powinniśmy jeść wszystko? To zależy, co lubimy. Lepiej się nie zmuszać oczywiście do tego, czego nie lubimy. I to w zasadzie chyba jest jedyna taka moja rada, no bo to jest, no to wiemy, ten okres, w którym bez sensu jest stresować się tym jedzeniem i też sugeruję, jeżeli mamy ochotę zjeść na tradycyjny sernik z cukrem, to lepiej zjeść kawałek takiego, niż pół blaszki takiego fit sernika, który tak naprawdę i tak nie spowoduje, że jesteśmy nasyceni. No chyba, że mamy taki dobry przepis, że faktycznie tak jest. No i to tak naprawdę to by była puenta naszej rozmowy. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do Państwa apelujemy, żeby faktycznie nie obiadać się w te święta, a jeść po prostu z rozsądkiem i z umiarem. Dokładnie. Zapraszamy Państwa teraz na prognozę pogody.
Dzień dobry, Magdalena Ciślińska, witam się z Państwem serdecznie. My oczywiście znajdujemy się niezmiennie w przepięknym obiekcie hotelowym, jakim jest Hotel Starzyński. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Zacznijmy od soboty o poranku. Sobota od rana w całym powiecie płockim chłodna, a termometry pokażą od 0 do 1 stopnia na plusie. Wiatr południowy, słaby, powieje z prędkością do 11 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale, a wilgotność powietrza będzie dość duża i wyniesie około 92%. Na tę chwilę to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, a tymczasem zapraszam do naszych gości oraz Kasi i Adasia. Symbolem świąt Bożego Narodzenia jest ubrane drzewko. W naszym wypadku jest to zazwyczaj choinka, ale oczywiście pod tą choinką nie może zabraknąć prezentów, przede wszystkim dla tych najmłodszych. My starsi dosyć często borykamy się z problemem, co kupić, aby dopasować daną zabawkę, żeby się temu dziecku podobało albo nawet przydało. I dzisiaj mamy pomoc w tej sprawie, a mianowicie Karolina i Dominik Gałązka ze sklepu Happy Świat Zabawek i Szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Większość zabawek dopasowywana jest do wieku. Co mogliby Państwo zaproponować dla naszych najmłodszych, dla dzieci do 3 do 5 lat? Dla tych najmłodszych na pewno musimy tutaj zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zabawek. Czyli muszą mieć atesty, muszą być mocno przymocowane elementy, nie mogą występować małe elementy, które mogłyby się urwać. Dodatkowo ważne, żeby na przykład farby były certyfikowane, bo jeżeli dziecko, taki maluch, lubi wszystko próbować, włoży do buzi, ugryzie, to nic się nie stanie, nie zejdzie farba. I tutaj też warto często postawić na prostotę. Tutaj mamy taką elastyczną glizdę kolorową. Ona jest na sznureczku elastycznym, to są koraliki. Dzieciaki to uwielbiają, ponieważ mogą sobie manipulować w rączkach, przekręcać. A co ważne, my jako mamy możemy zawsze ją mieć w torebce. Zaraz jeszcze wrócimy do tych zabawek, które są właśnie drewniane albo ekologiczne, ale przejdźmy do tych dzieci nieco starszych, bo tak naprawdę już chłopcu albo dziewczynce zazwyczaj kupujemy lalkę albo samochód. Jaką mamy alternatywę zamiast tego? Oj, teraz rynek jest naprawdę wypełniony niesamowicie ciekawymi zabawkami. My na przykład uwielbiamy tego typu zabawki. Jest to buduj z cegły. Mamy tu prawdziwe cegły i przeobrażamy się w małego konstruktora. Mamy cegły, mamy klej, mamy drewno i akurat w tym wypadku budujemy sobie pałac kultury. I w jakim wieku taki pałac już możemy dziecku kupić, żeby pobudowało? Spokojnie od 5-6 roku. My z synem układaliśmy nawet troszeczkę wcześniej. Cztery latka. Tak, ale to był też mniejszy zestaw, ten już jest taki bardziej skomplikowany i chyba zarówno on, jak my bawiliśmy się świetnie. Na pewno fajnym rozwiązaniem są zabawy ruchowe, tak? Teraz, szczególnie kiedy siedzimy w domu, tutaj możemy sobie rzutki powiesić na drzwiach. I to w jakim wieku? Weź, Adaś, te rzutki będziesz rzucał, próbował. To są rzutki magnetyczne. Także magnetyczne. Mhm. Spróbujemy, jak to działa. I w wieku taka właśnie rzutki dla jakiego wieku dziecka? Właśnie one są o tyle fajne, że niesamowicie mocno trzyma magnes. Są bardzo dobrej jakości i nadają się już dla maluchów. Czyli gdzieś tam 3-latek spokojnie może sobie już rzucać, ale będą też fajne dla 6-8. I nie jesteś 30-20-latka. Pani najpierw powiedziała 30-latka, to pamiętaj. A później to przemyślałam jednak. Musi być też dobra wysokość. Jeżeli jest ustawiona dobra wysokość, naprawdę my też mamy... Przy ścianie pewnie. Tak. Jeżeli my mamy powieszone na stędzie, to zawsze łapią. Jeżeli chodzi o zabawki edukacyjne, kupujemy dzieciom w jakim wieku? To jest też dobra alternatywa zamiast samochodu albo właśnie lalek. Oczywiście. I tutaj też już możemy zacząć bardzo wcześnie. Mamy całą gamę niesamowicie ciekawych gier. To są takie smart game, to są gry logiczne i tutaj zaczynamy zabawę już z 2-latkiem. Polegają one na odzwierciedlaniu rysunków pokazanych. Tutaj akurat elementów. Mamy, tak. I jest różny stopień trudności, czyli zaczynamy od zadań bardzo prostych, żeby dziecko jakby zachęcić, po czym zadania są naprawdę coraz trudniejsze, nawet gdzieś tam dorosłemu mogą sprawić trudność. I tutaj mamy już właśnie opcję 2+. Później z bardzo ciekawych opcji dla 2,5-latka jest takie niby tradycyjne memory, ale jednak zupełnie inne, ponieważ zwierzątka mamy w trójwymiarze,
są trójwymiarowe zwierzątka plus kubeczek. I chowamy zwierzątko pod kubeczek i dziecko musi wiedzieć, które zwierzątko zniknęło. Oczywiście te elementy też tak, możemy wykorzystać na różne sposoby, tak? Bawić się po prostu zwierzątkami, więc jakby to nie jest jedyna opcja, a gra daje dużo możliwości. I planszówki. Z planszówkami możemy zacząć już od 3 lat. Planszówki są wykonane w ten sposób, żeby jak najbardziej zachęcić dziecko, tak? Czyli trójwymiarowe elementy, kolorowe plansze, niezwykłe pionki, tylko również trójwymiarowe. Tutaj mamy kotka. I spokojnie 3-latek już może zostać wprowadzony w świat gier. I chciałem się zapytać tutaj, o, to jest prędzej do kołyski, tak? Rozumiem, czy dla takiego już niemowlaczka, tak? Tak, to jest taka pierwsza deszczownica. Jak mieliśmy też tą zabawkę, którą, nie wiem, czy mógłbym jeszcze raz ją zobaczyć, tak. Tą dżdżownicę. A, dżdżownica. Tak, dżdżownica jest naprawdę bestsellerem. Też bardzo jest ważne dla takich naprawdę najmłodszych dzieci, do kołyski, żeby to dziecko też miało jakieś tam pole manewru, więc to też jest bardzo ciekawe. Chciałem się zapytać o certyfikat, żeby kupować bezpiecznie zabawki. Jak rozpoznać taki znak i jak on wygląda? Widzę, że tutaj mamy na przykład. Tak, to jest certyfikat dopuszczający zabawkę do handlu na terenie Unii Europejskiej. Dużo takich certyfikatów jest też podrabianych, głównie przez zabawki pochodzące z Chin. Taki certyfikat mają zabawki wszystkie, czy tylko na przykład ekologiczne i drewniane? Takie zabawki mają certyfikat zabawki wszystkie. Powinny mieć oczywiście wszystkie zabawki, ale właśnie ze względu na to, że no niestety jesteśmy zasypywani tanimi zabawkami, szczególnie jeżeli chodzi o drewno. Drewno zyskuje coraz większą popularność, tak? No i niestety tych drewnianych, podrobionych zabawek jest bardzo dużo. No i one są niebezpieczne, już nie wspominając gdzieś tam, że mogą nie mieć dobrze wyszlifowanych brzegów, czyli pod tym względem gdzieś tam zranić dziecko, to po prostu zawierają trujące związki. Czyli powiedzmy drewniane i ekologiczne zabawki, z czego są wykonane? Tutaj mamy przykład znowu tych... O. Na przykład tych... Nasze warzywka. To jest drzewo kauczukowe. Ono ma taką specyficzną fakturę. Zresztą nie wiem, ja bardzo ją lubię. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. To jest drzewo kauczukowe. Jest hodowane dla pozyskiwania soku. Ten sok jest pozyskiwany przez 25 lat, po czym drzewo przestaje dawać sok. W tym momencie jest wycinane, przerabiane między innymi na zabawki, a w miejsce tego drzewa sadzimy następne. Ta firma akurat produkuje zabawki nie dość, że właśnie z drzewa kauczukowego. Oni bardzo zwracają uwagę na ekologię, więc są tutaj też ekologiczne, bezpieczne farby. No i w ogóle cały proces i pakowania, jest tam papierek i tak dalej, wszystko jest ekologiczne. Od początku do końca. Ja odłożę. Też struktura pomalowania tych zabawek, widzimy tą farbę też, gdzie widać strukturę drewna, tak? To też jest bardzo ważne, że nie jest to, widać, że nie jest to przez maszynę jakoś tak pomalowane, gdzie widzimy tylko tą farbę, jednak i też jeszcze... odprysnąć. Tak, że jest jeszcze ta struktura drewna. Są to bejce naturalnego pochodzenia. Także widać, jak ta struktura drewna jest zachowana. Malowane to wszystko jest naturalnie. Natryskowo. Właśnie nie ma możliwości, jeżeli dziecko nawet ugryzie, to po prostu ta farba nie zejdzie. I tutaj też mamy akurat drewno, w ogóle nasze polskie bukowe. Są to zabawki spod Krakowa, więc to też czyli dodatkowe. Tak, a tu wspieramy polski nasze. Polski przedsiębiorca, no właśnie, wspieramy naszych. A jeżeli chodzi o dostępność takich zabawek ekologicznych z certyfikatem, czy one są ciężko dostępne, czy raczej możemy je kupić w każdym sklepie, ale no umówmy się, nie w takim chińskim. Nie w każdym, ale są coraz bardziej popularne. No jeżeli chodzi o nasze miasto, posiadamy na razie je tylko my. Powiększamy cały czas ofertę. Też posiadamy je też ze względu na to, że sami w domu posiadamy takie zabawki, tak? Aczkolwiek myślę, że trzeba zachować równowagę. Na pewno drewniane zabawki są wspaniałe, ponieważ jakby pobudzają wyobraźnię. Dają bardzo dużo możliwości, tak? One nie zamykają jakby dziecka na coś, co wymyślił producent, tak jak często mamy to w plastikowych zabawkach. Gdzieś jakby już jest pokazane, jak mamy się tym bawić i co mamy z tym robić. Zabawki drewniane nie, ponieważ tutaj jeden klocek może być wszystkim. On może robić za samochód, on może robić za czubek wieży, on może robić za mikrofon. I tak naprawdę będzie się bawił nim i mały, który sobie zbuduje zwykłą wieżę, i dorosły, który będzie budował już jakieś niesamowite budowle. Można tylko ograniczać w nasze wyobraźnie. Dokładnie.
Także zachęcamy do kupowania właśnie tych drewnianych zabawek ekologicznych. Ekologicznych, które naprawdę pobudzają wyobraźnię. Ja mam nadzieję, że jeszcze będę mógł się później chwilę tym pobawić. Oczywiście. trzy minutki będziesz miał. Dobrze, także chociaż my też to zawsze testujemy i naprawdę zabawa jest fajna. A skąd u Państwa takie zainteresowanie właśnie tą ekologią, tymi zabawkami z drewna? Ojku, no bo tak naprawdę w sklepie mamy dostępne wszystko praktycznie z plastiku. Te drewno jest tak bardzo rzadko spotykane. U mnie to zostało zaszczepione bardzo dawno temu, kiedy na świat przyszła moja siostrzenica, to już lat 12, kiedy jeszcze było mało metodzie Montessori, jakby moja siostra wychowywała w tej metodzie, więc ja już jakby byłam przygotowywana, że zabawki muszą być specyficzne, tak? To nie może być grające, to musi być raczej właśnie takie wyciszające, uspokajające, rozwojowe. No i tak cały czas to gdzieś tam w nas było, tak? Jak się przyszli na świat synowie, to również staraliśmy się, żeby mieli takie zabawki, aczkolwiek nie ograniczaliśmy. Zawsze jeżeli w prezencie dostawali od kogoś zabawkę edukacyjną, plastikową, to też to zostawialiśmy, tak? Bo gdzieś tam musi być równowaga pomiędzy jednym a drugim. Tamte zabawki też fajnie pokazują świat, uczą, dzieci zapamiętują dzięki nim. Nawet chyba gdzieś mieliśmy taki tablecik na pokazanie, nie mamy już? Nie mamy, gdzieś tam. Z tym, że no nie możemy jakby przesadzać, szczególnie w tych czasach, kiedy jest tak dużo bodźców zewnętrznych. Jeżeli zaczniemy od tych dźwiękowych zabawek, to dziecko później nie będzie w stanie bawić się klockami Lego, tylko przejdzie od razu do tabletu. Ale alternatywą do tych dźwiękowych są też takie, tak? Tak, jak najbardziej. To dzieciaki uwielbiają, bo jest to deszczownica, która wydaje taki specyficzny dźwięk i jeszcze te latające kuleczki, więc jest to tak naprawdę prosta zabawka, a bardzo przyciągająca. A czy gdzieś z tych drewnianych zabawek znajdziemy instrumenty również? Takie oczywiście do zabawy, tak? Ale żeby wydawały też dźwięk, może jakieś podstawy gry na instrumencie? Jak najbardziej, całą paletę. Pianina, gitary, akordeony. Na początek, tak. Akordeon, ale jest bardzo skomplikowany, prawda? Marakasy, tamburyny, więc od samego początku mamy takie małe jajeczka, które są marakasami, właśnie już dla maluszków zupełnie, tak, które dopiero chwytają, więc już od tego wieku możemy zacząć. No niewątpliwie widzimy, że ten asortyment zabawek drewnianych i ekologicznych jest bardzo szeroki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. Dziękujemy. A do Państwa apelujemy, aby sprawdzać te zabawki i zwracać uwagę na to, co kupujemy, żeby miały certyfikat, ale także zachęcamy Państwa, żeby kupować te drewniane i ekologiczne. A teraz zapraszamy na reklamę. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński. Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy medyczne centrum dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie.
Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński. A po krótkiej przerwie wracamy do naszego programu. Już za chwilę porozmawiamy o chrześcijańskim wymiarze świąt Bożego Narodzenia, a na koniec zapraszamy na koncert kolędowania. Zostańcie Państwo z nami. Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim święta upamiętniające narodziny Chrystusa. Przygotowanie do nich poprzedzone jest Adwentem. W tym właśnie wymiarze będziemy rozmawiać z księdzem Marcinem Kowalewskim. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, tak jak Adaś powiedział, czas przed Bożym Narodzeniem jest Adwent. Jest to taki szczególny czas, a przede wszystkim czas takiej wewnętrznej naszej refleksji, prawda? Prawda. Adwent to jest taki czas 4 tygodni, w które mamy się przygotować do Świąt Bożego Narodzenia, właśnie w tym sensie duchowym. Wiadomo, że do świąt, przygotowania do świąt kojarzą nam się ze sprzątaniem, praniem, robieniem przeróżnych potraw i tak dalej, ale generalnie, tak jak Pan powiedział, chodzi o narodzenie Jezusa Chrystusa, o świętowanie pamiątki, więc o coś bardzo duchowego i te 4 tygodnie mają nas na duchowe przeżywanie świąt przygotować, więc oczyścić naszą duszę przez przeżycie rekolekcji, przez spowiedź, przez dobre uczynki i być może z dzieciństwa wszyscy pamiętamy, jak właśnie na katechecie choćby nas zachęcano do tego, by właśnie w Adwencie szczególnie zająć się robieniem dobrych uczynków, by te dobre uczynki zbierać. Ja pamiętam taki zwyczaj za dziecka, że te uczynki, po każdym dobrym uczynku robiło się takie serduszko i wkładało do żłóbka. Zbieraliśmy te dobre uczynki z bratem, z siostrą, żeby potem w Boże Narodzenie, jakby Pan Jezus w tym żłóbku miał dobrze, bo było tam dużo dobrych uczynków. Więc tak, to taki czas przygotowania, nastrojenia swojego serca na taką dobroć, na pomoc innym ludziom i przede wszystkim oczyszczenie tego serca na kontakt z Panem Bogiem. A dlaczego akurat 25 grudnia świętujemy Boże Narodzenie? Bo w Piśmie Świętym nie mamy dokładnej daty podanej narodzin, więc... Nie mamy podanej daty narodzin. Trudno, żebyśmy mieli podaną, skoro wydarzyło się to w taki sposób bardzo ubogi. Tak? Pan Jezus się urodził w stajni, nie przy kamerach, nie przy tłumie. Nie było to zapowiadane jakoś tak hucznie, jeśli chodzi o świat i ówczesne możliwości, powiedzmy to, medialne. Odbyło się to po cichu, w stajni, jakaś uboga matka, ubogi ojciec, nikt ich wtedy nie znał, nikt nie wiedział, kim jest Józef i Maryja. Natomiast ta data kształtowała się jako taka tradycja, która, myślę, że nie ma teraz też okoliczności, żeby o tym opowiadać. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwo było prześladowane i dopiero po edykcie mediolańskim, po 313 roku, kiedy religia chrześcijańska została uznana i mogła być oficjalnie wyznawana, wtedy faktycznie zostały ustalane daty różnych świąt, między innymi Boże Narodzenie i tak się złożyło, że mamy je 25 grudnia. Jesteśmy już przy narodzinach Jezusa Chrystusa. Powiedzmy, dlaczego akurat wtedy pojawili się 3 królowie? No jak czytamy w Ewangelii u świętego Mateusza, byli to, no to już tradycja nazywa ich królami, byli to mędrcy, ludzie, którzy patrzyli w gwiazdy, którzy obserwowali przyrodę, którzy z różnych znaków próbowali odczytać wielkie wydarzenia i zobaczyli gwiazdę, która zwiastowała według ich interpretacji narodziny kogoś wielkiego. No i szli za tą gwiazdą. Na pewno możemy to uznać za cud, gdyż faktycznie można obserwować niebo. Niektórzy lubią to robić bardziej, inni mniej, w ogóle się tym nie zajmują. Można z tego nieba wyczytać wiele różnych spraw, ale na pewno niekoniecznie jakąś konkretną lokalizację i adres. A 3 królowie faktycznie, 3 mędrcy, 3 magowie, jak się też w tradycji nazywa,
są dla nas symbolem, bo też Kościół potem ten symbol interpretuje i rozwija, całego świata, który przyszedł złożyć pokłon Chrystusowi. Nie tylko pasterze, nie tylko ci, którzy byli najbliżej Betlejem, ale właśnie ludzie światli, ludzie, którzy parali się nauką, ludzie, którzy właśnie obserwowali świat, szukali czegoś więcej niż tylko zaspokojenia tych pierwszych swoich potrzeb, przyszli złożyć hołd, oddać cześć narodzonemu Chrystusowi, mimo że jeszcze wtedy prawie nikt nie wiedział, że jest On Bogiem w ciele człowieka. W czasach pandemicznych, można tak powiedzieć, czy są jakieś plany, albo jak możemy spędzić święta, kiedy mamy jakieś limity osób w kościołach? Czy na przykład święta spędzone przed ekranem telewizora, po prostu włączenie sobie transmisji, czy jest to też tak samo słuszne, czy jest to mniej troszeczkę oceniane pod względem takiej emocjonalnej, jak spędzamy święta? Nie wiem, czy ktoś jest w stanie oceniać naszą duchowość i to, jak ją przeżywamy. Na pewno doświadczyliśmy tego już w poprzednich świętach, że te ograniczenia powodują po pierwsze, że mamy mniejsze możliwości uczestniczenia w kościele na żywo w liturgii. Mamy również mniejsze możliwości spotkania się między sobą. Powstają pewne limity, więc na pewno te okoliczności pandemii sprawiają, że mamy szansę zastanowić się, co tak naprawdę w święta jest najważniejsze. Czy chodzi o te tradycje, o to, żeby się spotkać, żeby zjeść 12 potraw, żeby właśnie spędzić to tak jak co roku, czy może to, że ta coroczna tradycja będzie jakoś zaburzona, daje nam szansę na to, żeby spojrzeć głębiej, żeby zobaczyć, że święta to tak naprawdę przeżycie duchowe, że nie chodzi o to, by oglądać telewizję, nie chodzi o to, by tylko się skupić na tych zewnętrznych potrawach i takich innych rzeczach, wystrojach, choinkach, a o przeżycie duchowe, którego żadne ograniczenia pandemiczne nie mogą nam zabrać. Natomiast jeśli chodzi o transmisję w telewizji mszy świętej, to owszem, no już tak było przy pierwszym lockdownie, że Wielkanoc. Tak, że biskupi jakby no, dali dyspensę od uczestnictwa w kościele, w liturgii dla osób, które się faktycznie boją. No i oczywiście ci, którzy są chorzy, również nie muszą, nie powinni nawet przychodzić do kościoła. I choć przyjęcie Komunii Świętej duchowo, czyli w taki sposób tylko duchowy, nie fizyczny, nie jest tym samym, prawda, co przyjęcie Pana Jezusa w kościele, to jednak możemy wierzyć w to, że łaski Pan Bóg daje te same. Natomiast chciałbym też dodać, że warto jednak przed świętami w mądry sposób, nie na ostatnią chwilę, kiedy są tłumy, skorzystać ze spowiedzi świętej choćby, tak? Bo jak mówić tutaj o czystości, można sobie posprzątać dom, ale święta bez czystej duszy, bez oczyszczonego z grzechów serca, no nie mają sensu, więc te możliwości do spowiedzi są i będą. Ja mogę, nie wiem, zareklamować naszą parafię na Górkach choćby, gdzie 3 dni przed świętami, poniedziałek, wtorek, środa, 21 do 23 grudnia, od 15 do 20 będzie można korzystać ze spowiedzi. Nie ma wtedy tłumów, nie ma kolejek. My spowiadamy na dworze albo w takiej salce, gdzie jest dystans, żeby też uniknąć tej bliskości i możliwości zarażenia. Myślę, że nie jesteśmy jedyną parafią, która wychodzi naprzeciw tym różnym potrzebom mimo ograniczeń pandemii. I zachęcam, żeby się rozejrzeć, może znaleźć informacje w internecie i skorzystać też, nie tylko przez transmisję telewizyjną, ale i również przyjść, wyspowiadać się, skorzystać z adoracji, z mszy świętej, bo można znaleźć parafię, gdzie jest mniej osób na mszy świętej, te limity nie są przekraczane i myślę, że warto jednak nie pójść na łatwiznę i nie powiedzieć sobie, a mogę być w tym roku leniwy, bo przecież pandemia mi to umożliwia. Adaś, ty wspomniałeś o pandemii, a ksiądz wspomniał o tradycji, ale w tym roku no nie będzie chyba tak tradycyjnie, jak będzie wyglądała wizyta duszpasterza w naszym domu albo pasterka. Czy to odbędzie się w takich normalnych, tradycyjnych, czy jednak nie? Nie mogę mówić za wszystkich księży, natomiast wiem, że jeśli chodzi o pasterkę, żeby uniknąć właśnie dużej ilości osób na jednej mszy świętej, księża robią kilka pasterek. U nas w parafii mają na przykład 2 o 21 i o północy. I choć właśnie tradycja mówi, że ma to być północ, to też chciałem jasno powiedzieć, że msza święta o 20, czy o 21, czy o 22 będzie tak samo ważna i warto właśnie po to, żeby uniknąć tłumów o północy, przyjść, jeśli ta Wigilia i tak się w Państwa domu kończy wcześniej, przyjść na przykład na 20, czy 21, czy 22, zależnie od parafii i w takiej wcześniejszej pasterce wziąć udział, mając spokój w sensie tego, że nie będziemy przekraczali limitów. Natomiast jeśli chodzi o kolędę, to
przynajmniej w płockiej diecezji dostaliśmy od biskupa 5 propozycji, z których możemy skorzystać, w sensie wybrać sobie jedną z nich, jeśli chodzi o kolędę. To jest albo przeniesienie kolędy na czas po świętach wielkanocnych, choć wtedy nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja, albo robienie mszy świętej w kościele dla danej grupy ludzi z danej na przykład ulicy i danie im możliwości wzięcia ze sobą do domu wody święconej, rytuału modlitwy po to, żeby sobie taką kolędę bez księdza sami w domu poprowadzili, w sensie modlitwę i pobłogosławili swój dom. Inną możliwością jest na przykład kolęda na zaproszenia, czyli ci, którzy chcą przyjąć księdza, mogą się zapisać i księża pójdą tylko do tych, którzy zaproszą osobiście. Więc tych możliwości jest wiele. Każdy proboszcz ma rozeznać sam, jak to będzie wyglądało, więc warto się też zorientować, czytać ogłoszenia parafialne, żeby nie przegapić tego czasu, bo myślę, że ta kolęda, choć się kojarzy też tylko z jakąś tam tradycją, jest naprawdę momentem, w którym Pan Bóg chce również przez osoby kapłana pobłogosławić nasze domy i takich duchowych sił dać na cały rok tym, którzy tam mieszkają, pracują, odpoczywają, więc warto i do tego czasu kolędy, choć będzie on wyjątkowy, jakoś tak podejść na poważnie. Jeszcze tak podsumowując naszą rozmowę, czy osoby, które, brzydko powiem, przespały ten Adwent, nie przygotowywały się teraz w żaden sposób, mogą w jakiś sposób nadrobić? Jasne, no jeszcze mamy Adwentu ponad tydzień, bo Adwent się skończy 24 grudnia, więc jeszcze jest ponad tydzień na to, by skorzystać ze spowiedzi świętej, na to również, by uczestniczyć w roratach. Ja znowu zaproszę do nas o 6:45 codziennie msza w półmroku, tylko przy świecach. Myślę, że bardzo, bardzo taka wyjątkowa możliwość przeżycia właśnie rorat w taki sposób. Rano przychodzi sporo również dzieci z lampionami, także jest tak, jak w tradycji to zawsze było. No i rekolekcje. Można szukać ich w internecie, bo jest bardzo wiele propozycji dzisiaj nagranych rekolekcji, ale również zachęcam do tego, by znaleźć propozycje dla siebie na żywo i skorzystać przede wszystkim ze spowiedzi świętej przed świętami. Cóż, dziękujemy pięknie za tą historię świąt Bożego Narodzenia oraz za wszystkie informacje związane Dokładnie z tymi tak. świętami. Ja również bardzo dziękuję za dziękujemy zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Państwu również dziękujemy. Mamy nadzieję, że ten wymiar chrześcijański zarówno dla nas, jak i dla Państwa w naszym odcinku był bardzo ważny. A teraz Państwa zapraszamy na... Na prognozę pogody. Magdalena Cieślińska, dzień dobry Państwu. Zapraszam na prognozę pogody. Zacznijmy od soboty o poranku. Sprawdźmy, jak prezentuje się mapa pogodowa. Zapraszam. Weekend w całym powiecie płockim bez opadów deszczu. Temperatura utrzyma się w granicach 3 stopni Celsjusza. W sobotę w ciągu dnia spodziewajmy się do 3 kresek na plusie. Zachmurzenie będzie dość duże, około 64%, a wiatr powieje południowy, słaby, z prędkością do 11 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1022 hektopaskale. Natomiast wilgotność powietrza będzie duża i wyniesie około 92%. W niedzielę zaś spodziewajmy się temperatury do 3 stopni Celsjusza. W ciągu dnia również nie powinno padać, a aura będzie dość jesienno-zimowa. Zachmurzenie umiarkowane, a wilgotność powietrza będzie bardzo duża. Natomiast wiatr powieje południowo-wschodni, słaby, z prędkością do 13 km na godzinę. Natomiast ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na tę chwilę to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do naszych gości. I oczywiście na koniec naszego programu nie mogło zabraknąć muzycznego akcentu i kolędy. Dzisiaj zaśpiewa nam Aleksandra Ziemińska i Paweł Machała. Cześć, dzień dobry. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych kolęd, porozmawiamy trochę o Was. Chcieliśmy się przede wszystkim zapytać, od kiedy razem działacie? Działamy tak od 5 lat. Od około 5 lat. Tak, 5 lat i dalej tak się trzymamy, podoba nam się współpraca idzie do przodu. Czy piszecie własne utwory, tworzycie razem? Znaczy bardziej Paweł tworzy sam, ale tutaj... Aleksandra ma jeden swój singiel, tak? Tak. A czy tobie? Tak, singiel Ufam i też właśnie do niego często śpiewamy, jak gdzieś tam koncertujemy, to próbujemy ten kawałeczek sobie zaśpiewać. Jakie plany na 2021?
Przede wszystkim, jeśli wszystko pozwoli, to żebyśmy może trochę więcej grali, tak? Bo na chwilę obecną jest to bardzo utrudnione, w zasadzie niemożliwe. Takie nasze życzenie. No, to chyba wszystkie życzenie zdrowie, tak. Aby zdrowie dopisywało. I będzie wszystko dobrze. Co, czego Wam życzymy w 2021 roku. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Państwu również dziękujemy za ten wspólnie spędzony poranek i na koniec życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cicha noc, dzieciątka snem. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni za ocalił
mały panie, tobie królu nasz serca miłowanie pragniemy dzisiaj dać, pragniemy dzisiaj dać tobie, mały panie, tobie królu nasz, wiary swej wyznanie pragniemy dzisiaj dać, pragniemy dzisiaj dać. Boże, Boże, spraw, by spokój przyszedł z nim, by świat zbłąkany ocalił Boży Syn, by świat zbłąkany ocalił Boży Syn. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko. Lulajże Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone łkaniem usteczki. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj. Lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj. Sponsorem programu jest Hotel Starzyński.